Cześć wszystkim, ja jestem Faga, to są Januszowice i słuchajcie, tak, jak widzicie po tytule, on znów to zrobił. Welp, no cóż. Tak, a więc Demo znowu zrobił farmę ziemniaków. Tak, na kolejnych Januszowicach. Welp, jakby od samego początku wiedziałem, że tutaj Demo oraz Marsos będą mieli ze sobą oczywiście kolejną wojnę handlową, tak? Ponieważ chcieli ją oczywiście powtórzyć, chcieli zrobić sobie rewanż. No i kurczę, stwierdziłem, hej, też chcę wziąć w tym udział, to będzie świetny pomysł. Free content. Zostanę baronem marchewkowym. Otóż, moje piękne plany pokrzyżował mi, słuchajcie, Aloni. Dlaczego? Już wam pokazuję. Mianowicie, Aloni zapytał się mnie, czy może mieszkać obok mnie. Welp, odpowiedział mu, że jasne, spokojnie, nie ma problemu. Jakby poprzez obok mnie liczyłem, że będzie to jakieś co najmniej kilkadziesiąt kratek, że zrobić jakoś, nie wiem, jakiś most, platformę czy coś i na tej wodzie sobie zrobi własną platformę, nie? Oddaną około 20 kratek ode mnie, od mojej farmy marchewek. Welp, jak się okazało, nie. Zrobił ją dosłownie przy mojej farmie. No i w tym momencie stwierdziłem, welp, jebać to, jebać bycie marchewkowym baronem, nie bałem się w żadne wojny handlowe i stwierdziłem, że okej, zajmę się troszkę tutaj swoim jakby domkiem i w ogóle, o, co to w ogóle jest? Cześć, Fagę, już słyszałeś o barze rybnym, który już działa? Będzie o jej barze, o nie, o nie, Negachu, dlaczego? O nie, dobra. W każdym razie, tu jest mój domek. Taki trochę w skalę, w sumie, no, głównie w skalę. Tutaj w środku jeszcze dużo... Kiedy nie klikam. Jeszcze za dużo w środku nie ma ogólnie. Tu są jakby na razie krowy, bo nie wiem, gdzie ich pomieścić. I tu jest taki magazyn w sumie, który na razie jest mały, ale on będzie jeszcze powiększony w tą stronę. I słuchajcie, ogólnie... To najlepsze to jest tutaj, słuchajcie, w piwnicy też jeszcze nie jest ona oczywiście skończona, to jest dużo do zrobienia. Ale ten efekt mogły... Yo! Tak mi się podoba, słuchajcie, trochę się nad tym męczyłem. Bo na to poszło mi około 3 taków białego szkła. Jak nie 3,5. Tam jeszcze na dole są ogólnie białe dzwoniki, ich nie widać zbytnio, ale właśnie taki efekt dawają też. Także, no ogólnie jak to działa? To jest ogólnie skopane 17 klatek w dół. Na samym dole są jakby pochodnie, na tych pochodniach są postawione dywaniki i później jest jakby kratka przerwy między dywanikiem a szkłem i później co jakby drugi blok jest kładzione właśnie szkło i to właśnie daje taki oto efekt, który jest moim zdaniem mega kozacki, myślę, że bez shaderów to też ładnie wygląda. No ale dobra, wrócimy się teraz do góry, ponieważ trochę sobie tutaj, słuchajcie, pozwiedzamy i teraz sobie tutaj poprowadzam idealnie przy tutaj wschodzącym słońcu, tak jest dokładnie. Także możemy sobie zobaczyć w sumie od domku Aloniego. On tutaj, słuchajcie, ma willę Aloniego. Spróbujcie Demo Games. Idealnie. No cóż, tu widzę, że ma taki kurde basenik, kurde, no widzę tutaj na bogato. Czy on coś ma w ogóle w środku tutaj zrobionego? Ma blok dyrta, spoko. Tu widzę, że jakieś takie pierwsze coś a la stoliki, no dobra. Ogólnie sama willa w sobie jest naprawdę ładna. Jest piwnica, okej, tu jakieś skrzyneczki, będę tam zaglądał. Czy do góry też już coś zrobił? Okej, tu niby co, ale jest strasznie pusto tutaj, no ale dobra. Coś tu niby ma. Widzę, że tutaj zrobił sobie dużą platformę. I to jest mega duża platforma. Hold up, wait a minute. W sumie mam utwora, to możemy zrobić. Hold up. Co tu się dzieje? To... Chwila, moment. Co to jest? Okej. Chcesz mi powiedzieć, czyje to jest? Chciałbym wiedzieć, czyje to jest. Tu jest tabliczka jakaś. I to jest... Witamy w rezydencji... Tyczskie... Jak to kurwa przeczytać? Halo? Ja nie wiem. No dobra. Fajnie, siema, siema. Tu ogólnie ma swój bar. Poczuć, więc też bardzo fajnie. Tu znowu otworzyła sobie bar. Ja nawet jestem, słuchajcie, jednym ze sponsorów. Więc bardzo fajnie.
A propos baczka, tu jest w ogóle baczek net, tutaj jest, także bardzo fajnie. Tu się nie będziemy teraz tak bardzo zbytnio wtryniać. No baczek coś tu widać, że sobie kmini, myśli nad czymś, więc jakby spoko. Możemy teraz w sumie pójść jeszcze do dema, bo u niego nie byliśmy. No i zobaczyć, słuchajcie, jego dużą farmę ziemniaków, bo znowu to zrobił. No i tak, jak widzimy, to już się powoli rzuca na oczy ta jego farma. To oczywiście nie jest jakby całość tej farmy, bo to jest tylko i wyłącznie niewielka jej część, ponieważ jak udamy się trochę dalej, otóż za jego dom i spojrzymy tutaj, on robi kolejne tutaj farmy. On robi je poziomowe, czajcie. Boję się, jak duże to w przyszłości będzie i jak duże będą z tego zyski. Ale no, dość szczerze, że tego będzie dosyć sporo. Idąc dalej, tam słuchajcie, powoli buduje się stilerek. Dokładnie sam nie wiem, co to jest, tak szczerze mówiąc. To ma być jakiś podobno statek czy coś. Kosmiczny chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje i na to przynajmniej wygląda. No i zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Oczywiście życzę mu powodzenia, bo on na to potrzebuje mega dużo bloków. I zobaczymy, czy mu to w ogóle wyjdzie, tak szczerze powiedziawszy. Okej, okay, kogo my tutaj jeszcze mamy tak dookoła w sumie? O, wait, a tu to jest? Co tu jest? Jeden mending z 10 diamentów. O kurde, ej. Ej, z tego bym skorzystał. Bo ja ogólnie mam już jeden mending, no jakby nazwa. Chłopaki nie ma przebacz, no polecam, znaczy pozdrawiam tych, co znają. Tych, co kumają i w ogóle. Ale dobra. Okej, okay, tu jest, a tu jest bar rybny, okej, okay, ej, tego nie wiedziałem. Ej, yo! Przytulnie tu w sumie, tak trochę czas, no. Coś tu się jara gdzieś. A tu się to jara, dobra. O Jezu, jak to, okej, jakie zaplecze tu jest w ogóle, dobra, tu nie wchodzę, bo tak w sumie nie jestem personelem, żeby tutaj wchodzić. Tam coś jest, czyli coś jest do góry tam, gdzie jest tak, okej, okay, wait, czyli to jest tam. Z tego, co mi się wydaje. Możemy się tutaj w sumie przejść. Tu jest w sumie jeszcze chyba coś, czy nie? Czekajcie, sprawdzimy to. Pokaż mi to. Nie, to po prostu jest tak, taki prosty teren wyrównany. No dobra. Ale wejdziemy sobie, wpłyniemy na górę. O Jezu, czego się nie dało zrobić wyżej, naprawdę? Tutaj jest już 160 kratka, nie? To tam będzie która? 200? Nie, no na pewno 200 tam będzie. Ej, kto to ma domek? Okej, okay, rozumiem koncepcję, fajny pomysł, że taka na takiej latającej wyspie. Tylko ziom, to jest ponad 200 kratka. To jest ponad 200 kratka, nie? Ja rozumiem, że Minecraft ma teraz większą wysokość i w ogóle maksymalny blok jest wyżej. 250 kratka prawie, nie? I czyje to jest? Kurde, nie dowiem się chyba zbytnio. Jeden enchant po diamenty, ja mam za darmo, jest. Chyba mam własny enchant. Tu nic nie ma zbytnio do góry chyba. No ale się nie dowiem, czyje to jest, tak że... Ile książek, co jest, okej. Okay. Nie skąd mam tyle skóry, ale okej, okay, tu w ogóle jakieś te... Kowce, dobra, dobra, czy to jest automatyczne? Nie, a tu jest buwiarka, o kurde. Może kiedyś skorzystam w sumie? No naprawdę? Nie no, no way, że ktoś ma jeszcze wyżej ten domek. Dobra, jak się tam dostać? Tak? To chyba najlepszy sposób możliwy. Dobra, czyli trzeba po prostu uskuteczniać parkury. Niestety. A ja słuchajcie, jestem niestety już emerytem w parkurach, ja już nie te czasy, nie tak samo jak demo w PvP. Od kozaka w PvP, po gościa, który se farmi ziemniaki. Tak teraz ja... Od gościa, który był kiedyś dobry w parkura, do gościa, który w sumie już po prostu nie jest dobry w parkura. W każdym bądź razie. Szczyt należący w całości do Extreme Cool. Okej, okay, ale co on ma do góry? Okej, okay. I ty masz tutaj azali. Azalis tu wziął, okej, okay, nice. Ej, tu jest ładnie nawet. Ej, tu będzie mega ładnie coś tu, jak on to zrobi. Tylko zastanawiam się, gdzie on sobie domek zbuduje, bo tutaj tak szczerze powiedziawszy... Będzie dał sobie azalia, tu zbytnio nie ma domku, nie? Przez niego zbudowanego. Tutaj widzę jak na razie takie prowizoryczne miejsce do spania. Teraz to tutaj w skalę zrobi, nie? To jakby też jest jakaś... A tu coś jest, czekajcie. O! Oho! Yo! Co tu się dzieje, ty?
Tu się dużo dzieje. Tam coś jeszcze jest oświetlone. Co jest? No ale tam się dzisiaj nie udało, bo to jest, słuchajcie, za daleko trochę. I tam było za dużo wypłaczenia, ale tam jest jakaś drabina. Ej, może jednak tam pójdziemy, czekajcie. Tylko, no właśnie, jak ja stąd, kurde, zejdę tak mądrze. Wiecie co, może jednak nie w tym odcinku. W każdym razie ja wam dziękuję za ten odcinek i cóż, mam nadzieję, że dziś, że jesteście zadowoleni z powrotu Januszowic. A, no i cóż, wyczekujcie kolejnych live'ów, kolejnego kontentu z Januszowic. Być może niedługo jakiś będzie event, więc też bardzo fajnie. No i co, dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, bądź w kolejnym materiale, bądź na live'ie. Bye!